Jeśli chcesz się przejechać na największym diabelskim młynie w Polsce, jedź do Szczecina. Tutejsze koło widokowe, Will of Szczecin, ma 60 metrów wysokości. Znajduje się w przepięknym miejscu, na łasztowni. My dziś pokażemy Ci, jak stworzyć diabelski młyn zdecydowanie mniejszych rozmiarów. Mam nadzieję, że wiesz już sporo o drewnie. Jeśli nie, koniecznie obejrzyj nasze filmy o tym surowcu. A teraz zadanie praktyczne. Zrób z drewna zabawkowy diabelski młyn, w którym będą mogły się kręcić Twoje ulubione zdjęcia. Jak się do tego zabrać? Najpierw pomysł. Zastanów się. Jak miałby wyglądać taki młyn? Jakich materiałów użyjesz, by go stworzyć? Jak duży powinien być? Jak sprawić, by się obracał? Jak zamontować ramki na zdjęcia, aby nie spadały, kiedy koło będzie się kręcić? Gdy już odpowiesz sobie na te wszystkie pytania, weź do ręki ołówek i naszkicuj na kartce wymyślony projekt. Jest taki, jak powinien, czy coś by w nim zmienić? Szkicuj, dopóki nie uznasz, że projekt jest OK. Nasz projekt wygląda tak, ale to nie znaczy, że jest jedynym właściwym. Dla potrzeb filmu przyjmiemy jednak, że dalej będziemy realizować właśnie taki projekt. Popatrz na szkic i pomyśl, czego będziesz potrzebować do wykonania takiego diabelskiego młyna. Konieczna będzie tektura oraz nożyczki do jej cięcia. Przyda nam się również ołówek do rysowania konturów potrzebnych nam części. Młyna nie da się zrobić bez drewnianych patyczków i wykałaczek do ich łączenia. Mogą być koloru drewna albo kolorowe, tak jak w naszym modelu. Do przycinania patyczków i wykałaczek przydadzą się szczypce. Potrzebny będzie też klej do klejenia elementów młyna. My wybraliśmy klej na gorąco, ale możesz też kleić na zimno. Pamiętaj tylko, żeby wziąć klej, który ma na etykiecie napis do drewna. Zwykle musisz też dłużej poczekać, aż taki klej złapie. Do pracy z klejem na gorąco, koniecznie weź grubsze rękawiczki, inaczej możesz się poparzyć i podkładkę, żeby nie pobrudzić stołu. Skoro w naszej zabawce mają się obracać zdjęcia, to potrzebne będą też zdjęcia, które wytniemy i przykleimy do małych ramek. Ramki zawisną potem na naszym diabelskim młynie. Masz już wszystko? Ułóż zebrane materiały i narzędzia tak, żeby wszystko było pod ręką i niczego nie trzeba było szukać. A teraz sporządź plan działania, krok po kroku. Najlepiej połóż go w widocznym miejscu, żeby móc na niego zerkać podczas pracy. Czas zabrać się do pracy. Na kawałku tekturki narysuj dwa okręgi. Możesz to zrobić cyrklem albo tak jak my, wykorzystać jakiś okrągły przedmiot o odpowiedniej średnicy. Nożyczkami wytnij narysowane koła. Znajdź i zaznacz ich środki. Przebij je wykałaczką. Czas na klejenie patyczków. Dla ułatwienia na każdym kole narysuj dwie prostopadłe względem siebie linie przechodzące przez jego środek. Pora naklej na gorąco. Pamiętaj, żeby na tym etapie pracy założyć rękawiczki. Weź jedno koło i nałóż trochę kleju na narysowaną na nim linię. Naklej patyczek. O tak. Podobnie postępuj z kolejnymi patyczkami, a następnie tę samą operację powtórz z drugim kołem i patyczkami. Czas stworzyć z patyczków koło. O tak. A potem drugie. Staraj się, żeby koła były jak najbardziej podobne do siebie. Teraz weź cztery patyczki i szczypcami odetnij ich zaokrąglone końce by powstały cztery prostokąty równej długości. Przycięte końcówki mogą być szorstkie, dlatego warto wygładzić je papierem ściernym. Połóż na podkładce sklejone z patyczków koło i przyklej nacięte patyczki pionowo do tektury. O tak! Weź drugie koło. Sprawdź, w których miejscach końcówki patyczków będą dotykały tektury. Nałóż w tych miejscach klej na gorąco i przyłóż koło do końcówek patyczków. Delikatnie dociśnij, tak jak my. Odczekaj chwilę, aż klej zaschnie. Odłóż sklejone koła na bok. Czas na wykonanie podpórki, w której osadzimy nasz diabelski młyn. Będziemy potrzebować dwunastu patyczków. Sklejaj je w taki sposób, jak my. Najpierw wykonaj dwa trójkąty, a następnie połącz je ze sobą. Aby zamontować koło na podpórce, weź wykałaczkę. Wsuń ją w środek tekturowych kół, tak aby z obu stron wystawała na taką samą długość. A następnie nałóż koło na podpórkę. Zakręć kołem, aby sprawdzić, czy wszystko działa. Czas na ramki ze zdjęciami. Do wykonania każdej potrzeba czterech naciętych patyczków, dwóch papierowych kół, jednej wykałaczki i jednego zdjęcia. My postanowiliśmy zrobić osiem takich ramek. Dlatego musimy narysować i wyciąć z kolorowego papieru 16 małych kółek. Narysowaliśmy je wykorzystując zakrętkę, ale równie dobrze możesz wziąć cyrkiel. Czas posklejać ze sobą patyczki, tak aby stworzyły ramkę. Do ramki przyklej dwa papierowe koła. O tak! A teraz umocuj klejem zdjęcie. Wpij w papierowe koła wykałaczki, tak jak my. Powtórz te czynności przy każdej ramce. Zamocuj ramki na diabelskim kole. My wykonaliśmy w kole maleńkie otwory. W które wsunęliśmy wykałaczki utrzymujące ramki ze zdjęciami. Możesz zrobić tak jak my albo przykleić wykałaczki przymocowane do ramek, do koła, klejem na gorąco. Koniec pracy. Zakręćmy kołem, aby sprawdzić, czy działa. A twoje się kręci? Mam nadzieję, że tak. Jeśli chcesz zrobić drewniany diabelski młyn taki jak nasz, możesz wydrukować sobie plan działania. Zdecydowanie ułatwi on i przyspieszy wykonanie pracy. Podczas wykonywania prac praktycznych warto trzymać się zasady: od pomysłu do działania. Od czego zatem zacząć? Wejdź na pistacja TV. Chętnie pomożemy.